kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobieta, malutki wiatraczek, który by łzę osuszył. Ale nie. Opowiadaj, Justyn, to opowiadaj. Maju, coś wspaniałego. Jesteś po prostu fantastyczna pod każdym względem. Jesteś jakimś cudem, który tu spłynął na ziemię. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Twoja sensualność mnie po prostu powala, pomimo tego, że jestem kobietą. W tym momencie cieszę się, że nie jestem mężczyzną, bo nigdy bym cię już z rąk nie wypuściła. Jesteś prawdziwym cudem. I tak pięknie śpiewasz, jak wyglądasz, poruszasz się. Jesteś absolutną całością. Jeśli ktoś tego nie widzi, jest ślepy. Dziękuję bardzo. Panowie, proponuję się odbić. Maja, my już wszystko ci powiedzieliśmy na próbach i zaśpiewałaś fantastycznie, zaśpiewałaś jeszcze fajniej na próbach i tam był taki piękny magnacik. Ja ci życzę tylko, że jak znajdziesz swojego małego księcia, żeby nigdy cię nie sprowokował, żebyś mi tak zaśpiewała. Tak, tak, tak. Takich emocji nigdy w tobie nie, z ciebie nie wydobył. Słuchaj, śpiewaj nam, śpiewaj. Jest doskonale. Dziękujemy. To dla nas zawsze jest doskonale. Proszę państwa, wyobraźcie sobie teraz lawinę, wielką, skumulowaną lawinę. A teraz sobie wyobraźcie lawinę dziewiątek. I wyślijcie te dziewiątki pod numer 7312, jeśli jesteście tego samego zdania co Justyna, Thompson, Baron i pewnie wielu mężczyzn i kobiet na tej sali.